Dzień dobry dziewczyny i chłopaki, witam Was bardzo, ale to bardzo słonecznie, słoneczną jajecznicą. Co prawda miała być na boczku, ale w sumie wyszła na szynce, bo boczek dosłownie samo mięsko. Troszkę pieprzu na wierzchu, obowiązkowo. No i tak zaczynamy dzisiejszy kolejny słoneczny dzień. I po tej pysznej jajecznicy przychodzi czas na pyszne ciacho. No mam jeszcze kawałek, mam tam jeszcze taki mały pasek, ale to już taka końcówka, chociaż powiem Wam, że normalnie to ciasto tak wyrosło, że szok! To jest to ciasto, zobaczcie jak ono się prezentuje, a najmniej, no tam przy brzegu może jest niższe, z drugiej strony jest nieco niższe, tu akurat mi się trafił taki kawałek z taką dziurą. Jakbym się dobrze postarała, to bym Was zobaczyła z drugiej strony. No, ale to tylko świadczy o tym, że było fajnie utarte, ubite i po prostu pulchne się zrobiło. Także lukier, wy nie widzicie lukru, o teraz widzicie, nie? Lukier ścieka. Szok, kocham ten po prostu smak, kocham. I nie interesują mnie kalorie w tym momencie, w ogóle, ale no. Co ja Wam dużo będę mówiła. Wczoraj na kolację zjadłam taki cały pas, ale taki szeroki, tylko przez cały, wiecie, przez całą blaszkę. I tak się najadłam, że po prostu nie byłam głodna. Wróciłam do domu już wieczorem, jeszcze wyszłam z Brunkiem na spacer i tak, wiecie, mówię, no dobra, tu wszystko ogarnięte, to idę pod prysznic. No i wiecie, poszłam pod prysznic, tam na, nie? Chodzę w szlafroczku, mówię, no to idę już leżaczyć, biorę sobie termofor, bo jeszcze... Jeszcze używam. Ja tak będę do maja. Zależy jaki będzie maj, bo wiecie, czasem to maj zazwyczaj jest taki, że u nas kobiety śpiewają pod figurką. No to tak wiecie, kwiecień jest ładny, a jak one zaczną biedne tam śpiewać cały miesiąc, to piździ, wieje, napierdziela. To jest standard, nie? Więc w maju mogę też jeszcze potrzebować, ale w tych takich cieplejszych miesiącach to nie. No ale mówię, dobra, to sobie odpalę czajnik, nie, wezmę sobie termofora i idę leżeć. I tak podłączyłam ten czajnik i tak mówię, a co ja jadłam na kolację dzisiaj? Znaczy myślę. Mówię, kuźwa, nic nie jadłam, nie? No gdzie teraz, jak ja już wiecie, no do łóżka gotowa będę teraz jakąś kolację wyciągała, więc mówię, co by tu na szybko zamciać. I tak odsuwam szufladę, a tam puszka ryb. I słuchajcie, ja zazwyczaj kupuję, znaczy ja najbardziej lubię makrele w sosie pomidorowym i zazwyczaj kupuję taką zwykłą albo z dodatkiem suszonych pomidorów. Różni się, bym powiedziała, tylko kolorem sosu. Ja wczoraj, ja w ogóle udostępniłam takie zdjęcie na Instagramie, więc może widzieliście, ale niekoniecznie musieliście zwrócić uwagę na to, jakie to dokładnie są rybki. Ja wczoraj jadłam filety z makreli z Grala w sosie pomidorowym ze słodkim chili. Ej ludzie, mój placek po prostu się chowa, nie? Ja sobie zrobiłam dwie kanapki i tak jeszcze trochę tej rybki w tej puszce zostało. Siadłam sobie jeszcze tu i tak, wiecie, zaczęłam jeść. Ja nie przepadam za jakimś takim bardzo mocnym chili. Jak ktoś jest takie bardzo, wiecie, gębę wykręca, pali, no to jest takie dla mnie dwa pierwsze kęsy przyjemne, później już mi się odechciewa. To jest słodkie chili, to jest tak pyszna ryba, że chyba myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że to jest najlepsza ryba puszkowa w sosie pomidorowym, jaką w życiu jadłam. Ja sobie po prostu kupię 30 puszek. No, bo ja od dzisiaj jem tylko te. Bardzo Wam polecam. Nie wiem, czy inne firmy mają też z tym chili, możliwe, ale ja się jakoś to chyba pierwszy raz z tym zetknęłam. Czy to jest jakaś nowość, czy ja jestem taka zakręcona, nie wiem. W każdym razie, słuchajcie, do czego to dochodzi? Naprawdę, to ze mną już jest bardzo źle. Ja kolacji nie zjadłam. No ale wiecie co? Ja nie byłam głodna. Tylko taką prostą drogą dedukcji. Mówię tak. Teraz nie jesteś głodna. A to była jakaś 20:30? Jakoś tak. Ja się wczoraj szybciej w ogóle wyrobiłam z wszystkim. Myślałam, bo ja tak zwykle koło 21:00 jestem już po termo, nie? I mówię, kuźwa, teraz ci się nie chce jeść. Ale o 22:00 poczujesz głód. Zrób, kobieto, zrób. No i tak zrobiłam, nie? Także wiecie, no tak to bywa, nie? Człowiek już na stare lata po prostu popada w jakieś sklerozy. No nic, ale w każdym razie teraz idę, zjem to ciacho. Kawy nie robię, bo piłam dzisiaj tak. Rano wpadło mi w nawyk, piję codziennie. Mówię Wam, jak wstaję, robię sobie wodę z miodem, taką letnią,
żeby nie była zimna, bo on tak fajnie rano wchodzi. Wodę z miodem, łyżeczka miodu, trochę cytryny, soku cytryny i wypijam. Potem wracam, bo idę z Brunkiem oczywiście, potem wracam, piję kawkę, potem jem śniadanie, piję herbatę. Więc jestem po wodzie, po kawie, po herbacie, pampers na swoim miejscu i jeszcze nie przesiąkł. Więc teraz sobie zjem ciacho, zabieram się za obiad, a po obiedzie napiję się drugiej kawki. Kto wie, może z wami. Najadłam się. Boże, jaka jestem zmachana. A bo wiecie co, przed chwilą wróciłam do domu i tak mówię, kurczę, ja do was nic nie ponagrywałam. O, idzie mój kumpel. Idzie. Słychać go. No. Także będziemy razem, wiecie, jak to zwykle, nie? No, jest vlog, jest Brunek, ale ma wyrąbane. No to dobra. Słuchajcie, ja zrobiłam sobie taką maleńką kawę, bo dzisiaj piłam tylko jedną. Tyćko dosłownie. No tak jak mówię, dwa łykusie. O, tak po prostu naszedł mnie smak. Także dzień mi dzisiaj zszedł na różnych sprawach. No ale słuchajcie, tak czasem bywa. Natomiast właśnie na ostatniej chwili jakoś tak słoneczko zaświeciło. Więc wróciłam do domu, umyłam ręce. Zawsze tak mam, że jak przychodzę do domu, to myję ręce. Nie, to już jest taki nawyk, że dajcie spokój, ja nie wiem. No, nie ma takiej opcji, żebym rąk nie umyła, nie? Po wejściu do domu. Muszę. No i zawsze sobie od razu nakładam jakiś krem. I słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, ale ja pamiętacie, no teraz widzicie, ale jakiś czas temu wam mówiłam, że mam ten krem 4 pory roku, naprawczy krem do rąk. Tu jest 72 godziny nawilżenia, u mnie to jest chyba nawet 7 minut, nie? No bardzo nie dla mnie, bardzo nie. Rzadki, żaden. Ale stoi i tutaj po prostu, wiecie, jak czasem umyję dłonie, to tak nakremuję nim. Wezmę takie małe dwie pompki, nakremuję, ale wiecie, no po 3 minutach mam ogromną potrzebę kremu do rąk, więc to jest taka baza pod krem do rąk, można powiedzieć. Okropny, tłusty, kleisty, momentalnie się, wiecie, później jak już, znaczy on się właśnie nie wchłania, on jest na tych dłoniach taka mazia, a potem jak już zniknie, to jest taki pergamin, takie suche te dłonie, więc dajcie spokój, no ale wydajny to na pewno. Także wiecie. A jak ktoś lubi takie kremiki, bo to jest polecenie, ktoś mi polecił, ja nie chciałabym urazić tej osoby, bo wiecie, no tak sobie teraz gadam, a to na pewno nie jest przyjemne, ale to było dawno, pewnie już ta osoba mnie nie ogląda. No dawno, dawno, a krem ciągle jest, ale no jak coś mi nie pasuje, to nie pasuje, prawda? Ale też jest często tak, że ja wam coś polecam, a później mi ktoś pisze, Ania, ale to jest jednak beznadziejne. No trudno, no trudno. Polecałam z serca, nie sprawdziło się. I tak to bywa. No, także słuchajcie. No. Ale ja mam dzisiaj włosy rozpiździone. Słuchajcie, ale, chodźcie tu bliżej. Jak już przyszłam, to nie będę gadać 3 po 3. Chociaż zawsze gadam 3 po 3, ale wy to lubicie. Bo to takie fajne oderwanie się. To właściwie jest tak, jak ja na przykład oglądam Wyspę Miłości. Trzeci sezon oglądam, bo tych pierwszych sezonów, dwóch pierwszych chyba nie widziałam, nie oglądałam i zawsze twierdziłam, że takich bzdur to nie oglądam. No ale już opowiadałam wam tę historię, jak to do tego doszło, że się wkręciłam w ten pierwszy sezon, znaczy w sumie trzeci, no przez przypadek, nie? Przełączaliśmy tutaj, Artur przełączał i ja do niego mówiłam, że mówię, weź mi to wyłącz, nie oglądam tego, a on mówi, tylko zobaczymy, bo akurat wchodzili, nie? Mówi, czekaj, zobaczymy, jacy są ludzie. No jak żeśmy zobaczyli, no to czekaj, po reklamach zobaczymy coś tam. A to tak jest, wiecie, w takich programach, że jeden odcinek się kończy, to nie ma tak jak u mnie na vlogu, nie? Ja wam mówię hi, bye, see ya i kurde, na tym koniec. Nie, tam jest tak, że nie możecie się doczekać do kolejnego odcinka, no. Więc przychodzicie na kolejny i kolejny i kolejny i kolejny. Takie to buty. W każdym razie, wiecie, takie programy ogląda się tak, o nie, dla odmóżdżenia. Ale wiecie co, ja mam taką, jakbym chciała coś takiego powiedzieć poważnego i mądrego, jak to zwykle, nie? Bo ja zawsze tak mam, nie? Gadam głupoty albo mądre rzeczy. Takie skrajności. To, nie rozumiem, ja zrobię, jak ktoś jest tutaj pierwszy raz, to powie.
to wiecie co mnie bardzo... Ostatnio jak Wam pokazywałam te gazety, to nie powiedziałam jednej rzeczy, tam gdzie jest Hanka Bielicka, że bardzo mi się podoba, że w gazetach zmienił się trend. I teraz na przykład jak otwieracie sobie gazetę i jest moda, to bardzo często modelki to są kobiety takie, wiecie, z krwi i kości, takie kobiety, które no ja znam z życia, tak? Takie kobiety jak ja, takie kobiety jak Wy, takie, które mają gdzieś tam zmarszczki, mają, nie wiem, blizny, mają siwe włosy. Ja na przykład ostatnio jestem tak niefarbowana długo, słuchajcie, ostatnio wyszła mi moja kumpelas tutaj ze wsi, mówi do mnie, że mam siwy łeb. Ale my tak, wiecie, takimi tekstami rzucamy nieraz, nie? Ja mówię, no mam, co zrobisz, nie? Ale mi się nie chce farbować, a powiem Wam, że jak nawet tak w kamerze widzę te białe włosy, to one mi się tak fajnie, takie refleksy mi dają, że nawet to nie głupio wygląda, co nie? Ale dobra, zafarbuję, ona ma rację. Ja się trochę zaniedbałam. I tak, ale to jest wszystko natura, słuchajcie, no bez kitu, nie? To jest natura. Więc skoro można farbować włosy, to można i powiększać usta. I ja do tego nic nie mam, naprawdę. Ale wiecie, w gazetach, w programach, w reklamach był taki moment, myślę tak przełom lat 90. to się tak zaczęło, że zaczęły być takie... przekłamane to wszystko było, że myśmy otwierały gazetę i myślałyśmy sobie, wiecie, kompleks na kompleksie, nie? Boże, ale ja nie mam takich ud, a ja mam celulit, a ja mam wałki, a ja mam pryszcze, a ja mam zmarszczki, a ja mam brzydkie paznokcie. No po prostu, wiecie, to było takie dramatyczne, to niektórzy mogli mieć normalnie, wiecie, na terapię musieli iść. I teraz to się zmieniło, w gazetach widzę bardzo dużo takich fajnych kobiet, takich w sensie, wiecie, naturalnych, nie tylko 20+, i to jest, no mnie się to bardzo podoba. I słuchajcie, przychodzi taki program i mi normalnie mój świat w gruzy pada. Bo w tym programie mają być ładne kobiety i ładni faceci. No bo to jest taki program, że wiecie, no ma się na nich ładnie patrzeć, dobrze patrzeć. Ale ja nie mam nic przeciwko ładnym ludziom, zadbanym, młodym. No nie! Wiecie, jak zrobimy program 50+, to będą zadbani 50+, tak? Tylko, słuchajcie, dwie rzeczy mnie bardzo uderzają w tym programie, tak jak sobie myślę. Każdy, kto wchodzi, jest tak bardzo przerobiony. Po prostu, wiecie, tam nie ma faceta, który jest, nie wiem, no, nie chce być wytatuowany, no bo to teraz jest, wiecie, mnie się samej podoba, ja już chyba za 2 lata robię ten tatuaż. Zrobię go, zobaczycie. Ale jakoś mnie tak, wiecie, te 2 lata teraz przyhamowały, wiecie, o co chodzi. Ale go zrobię. Zresztą ja tak będę, słuchajcie, ja powiem, ja będę o czymś mówiła przez 2 lata, a potem przyjdzie jeden dzień i ja to zrobię, nie? No, ale nie o tym. Chcę Wam powiedzieć, że wszyscy są po prostu fit i to też nie jest nic złego. Błagam, zrozumcie mnie, łapcie to, co chcę powiedzieć, nie? Nie naokoło. Fit, wszyscy są, wiecie, przypakowani, wszyscy ćwiczą, wszyscy są trenerami personalnymi. No i okej, tylko wiecie, no świat tak nie wygląda. Ja wiem, że to teraz jest modne, ale kurczę, wiecie, ale to jeszcze ci faceci, ale te kobiety, ja nie mówię tutaj, że mają sztuczne piersi, bo nie wszystkie mają, ale prawie każda ma sztuczne usta i takie są, wiecie, doczepy. Po prostu nie chcę, żeby to wyszło, że ja to źle oceniam. Bo ja sama powiedziałam, że będę miała ochotę, to sobie zrobię, nie wiem, wszystko, nie? I ja w tym nie widzę niczego złego. Tylko chodzi o to, że niektórzy po prostu tak przesadzają, że mają, wiecie, nos zrobiony, policzki, usta, cycki, nie wiem, pośladki, doczepy, rzęsy. I wiecie co, i mnie to po prostu przeraża, ale facetom, przynajmniej w takich programach się to podoba. Oni mówią, że oni lubią takie kobiety. Wiecie, i to nie jest nic złego, że ktoś sobie poprawi urodę, bo ktoś ma małe piersi i zrobi sobie większe, albo ma duże, zrobi sobie małe, ktoś ma, nie wiem... Chce mieć pełne usta i to jest... Boże, to wszystko jest dla ludzi, nie? Tylko, że to jest już taka skrajność, że po prostu wszystko jest takie sztuczne. I jakby... Wiecie... Coraz więcej tego jest. Jakby kobiety uważają, już nie tak jak było dawniej, że młode tutaj, wiecie, wyrobione, Photoshop.
Tylko teraz to już, wiecie, poszło krok za daleko, więc ja sobie tak myślę, kurczę, no. Są tam dwie bardzo ładne dziewczyny, naturalne, i one mi się najbardziej podobają. No i są najładniejsze. Ale wiecie, co jeszcze jest w tych programach złego, co mnie ostatnio uderzyło? To, że tam jest przyzwolenie na takie, na hejt po prostu. Bo akurat teraz wynikła taka sytuacja, że jedna dziewczyna została jak gdyby przez trzy osaczona, one jej tam coś zarzucały i ona tak siedziała, one po prostu ją, no tak, wiecie, zaatakowały i ja nie chciałam być na jej miejscu. I czy to jest wyreżyserowane? Po części może tak, żeby była drama, ale takie rzeczy nie powinny być w ogóle pokazywane. Takie rzeczy powinny być po prostu przez tam przez kogoś pogonione i po prostu osoby, które się w ten sposób zachowują, które cały czas obgadują za plecami, wiecie, jest to w taki zły sposób przedstawione, tak jakby to było naturalne, że kobieta kobiecie, kobieta na kobietę, wiecie, znajdą się dwie kobiety, znajdą sobie jakiś cel, jakąś inną kobietę i po prostu ją gnębią, dręczą. Produkcja powinna za takie coś po prostu wyrzucić z programu i tyle. Nie podoba mi się to, ja takich rzeczy nie popieram, wiecie, że ja nie lubię hejtu i chciałam powiedzieć jasno, to nie tak, że jestem święta, bo my kobiety jesteśmy już takie z natury, że nawet jak nam się wydaje, że nikogo nie obgadujemy, to jak się na przykład spotka jedna z drugą, to słuchajcie, nawet niewinnie, się tam o trzeciej coś powie, nie? Ta powie to, ta, co ty mówisz? Tak? Była? Kupiła? I wiecie, i to już są ploty i to już jest obgadywanie, ale to jest takie... Między nami, nikt tego nie słyszy, tej osobie przykrości nie robimy, dalej tego nie podamy. To jest takie, wiecie, babskie, niewinne ploteczki. No już nie róbmy z siebie świętych. Ale żeby w programie, w telewizji była na to zgoda, żeby po prostu było dosłownie pokazane, jak jedna dziewczyna jest zaszczuta przez inne. Nie wiem, czy to jest reżyserka, czy takie się baby trafiły, ale paskudny jest ten sezon. Jeżeli oglądacie, to jestem ciekawa waszego zdania. Paskudny jest ten sezon pod względem sztuczności, bo wiecie, fajnie by było, jakby weszła też na przykład osoba, która nie ma tych mięśni, nie jest trenerem personalnym, jest, kurczę, nie wiem, panem, który ma na przykład, nie wiem, jakąś tam swoją firmę, coś tam sobie robi, ale no dajcie spokój, no po prostu ja wiem, że to jest teraz modne, ale są też inni ludzie na świecie i mają inne pasje i też są to fajne pasje i też są to pozytywni ludzie. No, no ale może ja jestem za stara, że na takie programy nie wiem, może się nie znam. No ale ocenić mogę, nie? Ocenić mogę, także ja tak oceniam. Dobra, dziewczyny i chłopaki, bo się rozgadałam. Późno jest, więc ja na dzisiaj kończę. Kończę. No i co? I tyle mam do powiedzenia. Ale zeznawałam pod przysięgą. Także trzymajcie się ciepło, jak zwykle buziaki wam przesyłam. I do usłyszenia niebawem. Pa!